No, witam już chyba w ostatniej części z tego nada. Ponieważ tak, elektronicznie został całkowicie ogarnięty już. Jeszcze z tym tunerem będziemy walczyć, znaczy będziemy go podpinać, tutaj wkładać, bo jeszcze jest pusty. Na razie jest zrobiona końcówka mocy. I dodatkowo zostało tutaj jeszcze perki były powymieniane. Tutaj on na przykład do... nie wiem czy to będzie widać, zaraz zobaczymy. Tak jest. Tu mam, musiałem wymienić ten PR-ek koniecznie, to jest od prądu, od napięcia, od zera. On ustala po prostu odchyłkę, równoważnik, tak jakby zero na oscyloskopie. I jak widać, praktycznie będziemy robić teraz pomiar tego zepsutego kanału. Tego, który był uszkodzony. Okej, czekajcie moment, bo tutaj mam obciążnik. Generator, włączmy sobie generator. No i dobra, i teraz mam podpiętą pod samą końcówkę mocy, także, bo on ma takie zwory ma z tyłu na tym. I zobaczmy sobie, 20 V jest na działkę i jedziemy sobie do załamania. Patrzcie, jak fajnie reagują te tranzystory od zasilacza, zobaczcie. Idzie taki pik, pięknie, nie? A dochodzi do maksymalnej mocy i zobaczcie, zamiast łamać na prosto za okrągła sinusa, czyli to już robi w tej chwili te napięcie, oj, letni się robi napięcie, oj, widzicie, i sam zabezpieczył przed przeciążeniem. To właśnie o to w tym zasilaniu dodatkowym tej klasie H, bo to jest dopinane napięcie 100 V. I to napięcie dopinane 100 V jest tylko wyłącznie właśnie wtedy, jak on gra praktycznie w piku. A jeśli idzie RMS, tak jak ja teraz puszczam z generatora, no to za automatu zobaczcie. Widzicie? I znowu przez momencik było OK. O, pyk i już zmniejsza. Czyli zbija. Zmienimy sobie częstotliwość na przykład na basik taki 500, 400 Hz dajmy na to, nawet jeszcze mniej, 200 Hz możemy dać sobie, 250 Hz auto, voltaż w piku i w RMS-ie mierzymy, nie? O, zobaczcie. I ustabilizował, żeby go nie przegrzać, nie? A w piku, oczywiście w piku będziemy mieli mocniej przy uderzeniu na przykład takiego, wiecie, takiego pach, nie? Pach, takiego strzału w końcówkę, no to dochodzi dużo więcej. Czyli dobrze napisali, słuchajcie, w RMS-ie 80 W, a w piku 400 na kanał. Rozumiecie to? Na czterech tranzystorach mocy 400 W, tylko że to pik, nie? No dobra, to zmierzmy sobie tutaj 30 V, 31 V do załamania już po zbiciu, czyli RMS-a, mierzymy RMS-a teraz. 31,3 V, 31,3 V w RMS-ie. No to zaraz musimy tylko znaleźć kalkulator, kurczę, w tym sejfie moim. Fajnie by było. Gdzieś tu był, kurczę, ale gdzie on był? 31,3 V, słuchajcie. 31,3 V w RMS-ie. Jest. Leży na półce i się śmieje. 31 razy 31 podzielić przez 8, 120 W, słuchajcie, na 8 ohmach 120 W w RMS-ie się udało wycisnąć. Oczywiście dłużej by pograł, to bardziej by zbiło tego sinusa, nie?
No to dobra, to teraz sobie zróbmy tak, to był jeden kanał. To o czym tu dużo gadać? Tutaj mam też wskaźnik 100 watów, to jest przy zerze. On już zaczyna zbijać. 100 watów, 100, 110 mam na tym wskaźniku. Weźmy sobie teraz drugi kanał, sądzę, tylko przepnijmy sobie drugi kanał. Muszę zrobić wyjście z tego. Sobie drugi kanał, wyłączmy go na razie. Będziemy odwinać kolom. Tylko sobie zrobię, o, w ten sposób sobie zrobię. Tak, żeby zapiąć do przewodów, to jest minus. Sprawdźmy teraz ten oryginalny kanał, który tam nie był, znaczy już był grzebany raz kiedyś, ktoś go tam grzebał, ale był sprawny, ja te koperki powymieniałem. Dobra, włączmy go sobie, przypnijmy lewy kanał, to był prawy, teraz lewy. Patrzcie, w piku wali, kurde, 38 V i zaraz zacznie zbijać, patrz. Wit. No dobra, i to zmierzmy teraz w RMS-ie. 31,1, tak samo, 31 V, ale ładnie połówkuje, że tak powiem, nie robi pika, nie robi załamania. Słuchajcie, bardzo fajny efekt tego zasilania dodatkowego, czyli tego H. Mamy małą moc, normalnie sobie idzie sinus, nie? I patrzcie, dowalił pika, taki szybki strzał zróbmy. I łagodnie załamuje, zobaczcie, widzicie? Łagodnie, żeby nie rwać membrany, załamuje. 31 V, jest to samo, 120 W na kanał, i lewy, i prawy kanał. Pasma przepuszczania, nie będziemy przenoszenia, nie będziemy tego sprawdzać, bo tu jeszcze jest troszeczkę roboty do poskładania, takiej wizualnej też. I zresztą jeszcze, jeszcze moment, jeszcze tutaj, o, zobaczcie, tutaj jeszcze mam na tym wskaźniczku 120. No, ale tutaj widzę, kiedy mi łamie, nie? 110-120 watów. Bardzo piękny wzmacniacz. Jeśli chodzi ogólnie o technikę wykonania, ktoś pomyślał. Co do prądu spoczynkowego, słuchajcie, to ustawiamy tylko jedno napięcie, które nam, tak jak widzieliście na oscyloskopie przed chwileczką, przy tym napięciu zaczyna robi spadek, nie? Czyli jeśli, bo to i tu jest z automatu, tu napięcie jest bardzo ciekawa końcówka, jest tak fajnie rozwiązana końcówka, że z automatu dobiera się napięcie, napięcie, co ja gadam, prąd spoczynkowy, czyli jeśli gra cicho, on ma mocniejszy prąd spoczynkowy. Jeśli dawalimy czadu, jego zbije ten prąd spoczynkowy. Jest tylko możliwość ustawienia napięć tu, na tych pinach. Tutaj są te piny. Tu mamy zerowy i później napięcie pierwsze i napięcie drugie. I ustawiamy tak, żeby to równo było w połowie. Jeśli to jest równiutko różnica 50%, nic więcej nie trzeba, tak przynajmniej jest w nocie katalogowej i w serwisówce jest napisane. Nie trzeba więcej żadnych
no, żadnych prądów spoczynkowych w nim ustawiać, ponieważ on ma kilka tych prądów spoczynkowych. Zależy, jak przekręcimy gałkę, to taki prąd spoczynkowy idzie na tranzystor. Na tranzystory. Jeśli głośniej zagramy, spadnie. Jeśli cicho gramy, wzrasta prąd spoczynkowy o 50%. Dobra, składam. Rzeźbię teraz jeszcze z tym tunerem. Jeszcze trzeba popospinać te wszystkie anteny. I efekt końcowy za chwilkę. Dobra, zostało już tylko poskręcać obudowy i sprzęt jest w pełni kompletny i sprawny i ma kopnięcie fajne takie, kurde, mi się podoba, jak na sprzęt domowy to jest sporo, zdrowo, znaczy to jest bardzo zdrowo, no nie wiem, czy mnie było słychać, a tu ma fajne wskaźniki, słuchajcie, zaraz wam pokażę. Tak jak nasza stara Unitra kiedyś. Czekajcie, nie wiem, czy będzie widać, czy nie.
patrzcie, wskaźnik dostrojenia, to tak jak u nas były zielona dioda na środku, dwie czerwone, no to tutaj mamy na przykład o strzałeczka, w prawo mamy jechać, o przesadziliśmy, tutaj autosearch, nie? Przesadziliśmy, o. Pokazuje nam, gdzie jest sygnał, nie? Ale ma zdrowo, fajny wzmacniacz, kurde, ten loudness pięknie pracuje. Przełącznik, przełączniki też ok jest. Tuner. Powiem tak, żeby nie przesterować, nie wiem czy mnie słychać w ogóle, żeby przesterować, pięknie pracuje. Dalibóg, w piku 400 jest. W piku 400 jest. Dalibóg, kurde. Dobra. To by było na tyle, skręcam obudowy. Właśnie kamera przekręciła. Piękny sprzęt. Pozdrawiam.